Witam bardzo serdecznie, z tej strony kamerzysta, dzieciolepca. Jeśli macie 14 lat, piszcie do mnie. Nie no dobra, dajmy sobie z tym spokój. Dzisiaj jak widzicie nagrywamy na skateparku, także jest vlog, który wszyscy lubią. Ale czy będzie ciekawie? Czy odpowiem na wszystkie pytania, które was nurtują? Dlaczego nie ma Igora, dlaczego nie ma Banana? Co się z nimi dzieje, co z resztą? Tego dowiecie się później. Kiedy bajcie kamerzysty? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle. Chcecie zobaczyć tą maszynę z bliska? To. Chcecie zobaczyć bajcie moderatora? Gruz? Znaczy, nie no fajnie się jeździ, ale trochę średnio wygląda. Ale to się poprawi, bo... Tata dana święta, nie? Tata dana święta, zamówi się z AWB MX Shop nowe siodło i nie będę spoilerował, ale w następnym może odcinku będzie. A może tego pana chcecie zobaczyć? Już tam ludzie pisali na moim live, że chcą mojego bajszczeka. Monster Energy! Ale no tak jak mówiłem. Hello, good wing! Jak będziesz chciał nagrywać bajszczek, no to to wypadałoby zdjąć. Bo nie zapłacili, to jest zalokowanie produktu, co? No nie to, że nie zapłacili, ale Monster, jeszcze jeden rower możecie podesłać. Dzień dobry. A ten rower już znacie, nie? Dokładnie. Tu się nic nie zmieniło? Coś się zmieniło, jedynie... Nie, wróć. Mówi się platformy. Dobrze, platformy. No Pegi wleciały. No inny kolor, nie? No dokładnie, Pegi wleciały. Gwardy nowe i to wszystko, no. Nie. Zaskoczysz nowy... czymś nas na nowy sezon? Nie wiem, prawdopodobnie będę składał, bo mam trochę części, będę składał nowy rower, bo bardziej mi się to opłaca na kasecie. No żeby... Lubię mimo wszystko kasetę, żeby sobie troszeczkę pośmigać w wakacje i... Ale to zobaczymy, jak to będzie finansowo. Może się uda. Jak słab silnika w Seacie? Będzie, za niedługo. 2.8 benzyna. Nie, będę wrzucał tego samego. Nie, tego samego będę sobie wrzucał. Nie chcesz nagrać vloga z tego, jak upgrade'ujesz swoje auto? Zmieniłem znaczek, powalowałem znaczek. Motovlog z wszystkim, nie? Piątkowy poradnik, how to swap. How to przydać. Ale wiesz, że lepsza monetyzacja jest na kontencie moto, także przemyśl to. Chcecie zobaczyć więcej cyca na Stargard BMX Live? Piszcie. Jakbym sobie znowu przewiercił palucha i znowu bym tak wyklinał, to nie wiem, czy byłaby monetyzacja. No to content was łupa jak nic, człowieku. No, wiesz jak się z tego lało? Daliście już suba? Tak. A łapkę w górę? Tak. Komentarz? Tak. Na pewno? Na pewno. Bo ja sprawdzę. O nie. Czego? Mikołaju. Czego? Dałeś suba i łapkę w górę? Może kiedyś. Wczoraj. Może kiedyś? Wczoraj. Tak? Nie no, od kilku lat. No, bo nie widzę waszych komentarzy teraz pod YouTube'em. Znaczy pod... No i co? Ja dałem. No, sprawdzę to. Sprawdzę was po IP. Jak nie będzie, to haker Bonzo Igor was skakuje. Usunie was z internetu. No nie, mamy... Zobaczycie, jak jutro nie będziecie mieli internetu, to jest sprawka hakera Bonzo. Ale co, nie będziemy mieć danych komórkowych? No. Się udało szybko to zrobić, jednak intuicyjnie jakby machnąłem w tą trudniejszą stronę, czyli przekręcałem hot kaba, więc tak jak wspominałem, teraz sobie zrobimy softa, nie? Czyli easy, tylko wystarczy zrobić 90, ale to jest moja opozys. Teoretycznie powinien być problem, ale jest łatwiej, więc nie wiem, spróbujmy. Jak się zawinął, jak rogał. Kurde.
jemu pojebały się gałki w pajpie. Nie te nogi zrobił przy wbijaniu i... Lep. Pyk, pyk i szybki odskok musi być w półkę, nie? Bo zaraz się piramida kończy. Ho, 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 mówią na mnie, że jestem Mikołajem, bo mam białą brodę i czerwoną kurtkę. Ale w sumie z tej okazji mogę wam polecić kodzik rabatowy na stargardbmx.pl. Wszystko do końca roku jest dalej przecenione, nie tylko, że było na Black Friday. Teraz również wracają takie grube promki, także jeśli ktoś chciałby jakąś naszą koszuleczkę albo może bluzę, które już ostatnie sztuki dosłownie w najmniejszych rozmiarach zostały, to wchodźcie, nie zwlekajcie, ponieważ zwyczajnie zabraknie waszych rozmiarów. Stargardbmx.pl, promo do końca roku. Strasznie szybko robi się ciemno, także trzeba wspomagać się dodatkowym źródłem światła. Między innymi przez to właśnie, dlatego nie ma większości osób, o które pytacie w komentarzach na odcinkach. Między innymi no, wszystkich młodziaków, tak, bo oni mają lekcje zazwyczaj do 15. A jak wszyscy wiecie, no od 15.30 już robi się ciemno, także no, co byśmy ponagrywali? No nic. Ale ja jestem. Ty jesteś, już nie jesteś młodziak, nie? Ty już jesteś pełnoletni. Jeszcze także. Młodziak, chyba. No młody chłop, ale już pełnoletni jednak mimo wszystko. A ci starsi, tak jak Balan czy Igor, no to no wiecie, no Igor w sumie chyba nie pracuje, ale no Balan ma robotę, tak, albo tak jak jest weekend, to wiadomo, że dogorywa po pewnych no, substancjach. Igor zresztą podobnie, no i no, no co, no i nie ma, jest weekend, nie ma ich, także no co wam poradzę. Także no tyle, to tyle, ile chcielibyście wiedzieć. Jak coś więcej byście chcieli się dowiedzieć, no pewno możecie podbijać do nich, piszcie na Instagramach, może wam odpiszą, nie wiem. No a my musimy ratować się tym światłem. Ja nie mam imbusa, ale mam światło i mogę ci poświecić, żebyś widział. To znaczy, wróć platformy, jak chcesz robić crankflipa. Daj, robimy. Widzicie, jaka lipa jest? Pokaż tutaj na moje tło. Wszędzie świecą się dziś lampy tam w tle. Mam nadzieję, że coś tam może widzicie, może nie, nie wiem, ale apel do władz miasta. Dlaczego oszczędzacie nam tu na prądzie? No proszę was, zmieńcie już ten tryb, nie wiem, z letniego na zimowy, czy co tam macie, jak to macie w tym swoim harmonogramie. Tutaj nie ma oświetlenia, no co jest? Jest godzina 16, jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Jak mamy jeździć i się nie zabić? Żebyśmy musieli się takim gówno światełkiem doświetlać, no to jest żart jakiś, naprawdę. Apeluję do władz miasta, do nie, ludzi z MDK-u, kto to jest za to odpowiedzialny, proszę was, zapalcie tu dzieciakom światło, zanim stanie się krzywda, no bo naprawdę, ktoś się wydupi, coś będzie nieprzyjemnego, połamie rękę przez to, że było tu ciemno, bo światło się nie zapaliło, a lampy są, działają, no i co wtedy? Proszę, zróbcie coś z tym, a my widzimy się jak zwykle w piątek i poniedziałek w kolejnych odcinkach. My odklejeni albo tylko się wydaje. Równowaga, skręt mi w tym pomaga. Damy radę, bo nie damy się skusić. To dla wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi. Żyje na pre-